Zielony, zbliżajcie się na 40, w tamtym kierunku rozpoznać teren. Aż do kwadratu 040-099. Widzę samoloty w hangarach. Oznacz, jeżeli możesz. Przed każdym Widzę hangarem siłkę, stoi widzę jeden, siłkę. plus ciężarówka. Okej, Michael, okay. widzę siłkę. Szyłkę, szyłkę. Pozycja. Idealnie jak patrzę na azymut 345. 345. Między drzewami. Musisz się za mną ustawić. Nie wiem, czy zobaczysz. Albo przede mną. 345. A tak, jest siłka, jest Siłka siłka. Wstrzymaj celinę. to przez Czekaj, aby 54 celina się metry wstrzymała, bo w jestem nich celu. pod drutem kolczastym z tego co widzę. Nie Break, widzę break, szykami. tutaj Bianka, Widzę piechotę na wstrzymujemy płycie celinę. lotniska. Zaobserwowaliśmy obok siatek maskujących na prawo, czyli to będzie na... Powiedz po prostu, B, szyłka w nich celuje. Szyłka celuje w ich stronę. Przyjąłem, zrobiłem co da się zrobić. Chcą namiary, a tutaj? To dwójkę zlokalizowaliśmy Land Rovera ze SPG-iem, zaraz by oznaczył Nie lot. jestem pewien, nie jestem No. pewien, zaraz jeszcze mi daj chwilę. Czekaj, bo tak tutaj są te w tych lasach. Te siatki. Ja bym przecież... Tu albo tutaj bym tu albo Okej, okay, jedynka uda ci się na pozycję dwójki. tutaj dwójka znaczy na mapie SPG-a. Jak czyjeś? Przyjąłem głośno i wyraźnie. Okej, okay, poprawiłem markę. Załoga opuściła szyłkę. Tutaj dwójka, mam tego SPG-a cały czas na muszce, żebym go zlikwidować w każdej chwili. Tylko uważaj, bo jak wystrzelisz, to No może nam jestem. się szyłka odgryźć. Szyłka po lewej stronie została zlikwidowana przez artylerię, ale trzeba poszukać drugiej. A, myślę, że bezpośrednio na lotnisku będzie. Jakieś ruchy tam zarejestrowaliśmy, przed chwilą się na południe obrócił.
na SPG. Czyli piksel mi jedną. Ua, z SPG-iem celuje na południe. Tak, nie wiem. Ale to słońce denerwuje ludzi. Nic nie widać. Co się pali tam na... Tomek, przekaż, że na pasie znajdują się samoloty i... Ta, piloci wsiadają do samolotów na pasie! O kurwa. Break, o, strzelać jak sterfie. Co? Napierdalaj do śmigłowca, napierdalaj do śmigłowca! Jezus Maria, jak on to zrobił? To trójka, widzę jak nasze śmigłowce wylają. Kurwa, startuje, jak wystartuje, będzie przejebane. Słowa po rakiety! Pelot! O mój Boże. Ogólnie jakbyśmy tego SPG ściągnęli, to można się ostrzelać go nawet spoko. Na samolot na pasie. No zaraz będzie za późno. Pierwszy samolot będą dwa, będzie na razie dwa. Pierwszy samolot zaraz będzie wjeżdżał na pas startowy. Dostał. Okej, rozwalajcie gościa na SPG-u. Jeden strzelić? Tak, rozwalaj. Zaczyna celować w nas. Strzelaj zdjęty. Zdjęty, Ładnie. Ładnie. Bianka, zgłoś. Obserwować pan. Trójka, czekaj, biegnę do ciebie po rakiety, Pelo. Zgłasza. Czy trójka ma przejść się na spół, to spomóc tam oddziały? Tak, przemieść się na pozycję sztabu. Przemieść się na pozycję sztabu, jak tylko dotrze do ciebie jedynka. Przyjął. To nic nie biega. Jak sobie strzelaj. Jeszcze jeden pokaże, jest ten Mike, jeden samolot pokaże, to można go od razu zniszczyć tam. Tak, tak, jak ściągnie tutaj nasz pojazd, to go strzelamy. Tam strzelec nie żyje, nie? Ale kierowca może jeszcze żyć. No tak napierdala zrobił. Co z tym rekinem? Co spadł? Co tak napierdala z Regonowa? Kto taki powalony jest? To się chyba kurwa strzelać nie potrafi. Jak się orientuje, to mamy maksymalnie 3 strzelców. Jakie są priorytetowe cele? Dla pelotów. Jeden z nich to wolny. Póki co wstrzymaj, samoloty zostały zniszczone na pasie. Wolf to akurat dobrze strzelił. Ponią. Dobrze obliczyłem, że 600 metrów. Co? Dobrze obliczyłem, że 600 metrów. Mike? Tak. Mamy się przygotować na atak na lotnisko. Na rozkaz. To będzie niedługo. Zielony, bierz swoich ludzi i udaj się na wzgórze 346, tam przy siatce w lesie. Oje. Okej. Okej, dwójka za mną. To trójka, mogę strzelać do samolotów w hangarach. Zrozumiałem, masz pozwolenie na eliminację z działka. Jeszcze chyba helikoptery nie skończyły na lotu. Tu jedynka, czy ma przemieścić się na następne wzgórze? Tam gdzie dwójka poszła? O, ładnie. Tak jest, wykonuj. Chyba Moskwa da rozkaz ataku, jak helikoptery skończą raketronem. Kurde, ile tam tych pojazdów jest? No wola jakby tam z 5 było. By tam stoją dwa nasze BMD na wzgórzu. Nie wali. Wejdziemy do piechoty. Okay.
Bum! Mike, ty jeszcze tą rurę musisz korzystać. Pamiętaj. Przyda się na odpieranie kontrataku. Ty coś mówił w Moskwie. Nie wychodzić za tą dolinę. Okej. Dwójka, cofnijcie do nas do dolinki. Dwójka, przyjął. Przyjąłem. My tutaj już zbliżamy się do pozycji wyjściowych do ataku na lotnisko. A to my mamy go zniszczyć? Co mamy z nich? Przyjąłem, się pytam. Spytajcie tam jakiejś sekcji, która ma widok na tego hinda, czy został zniszczony. Zielony, czy ten hind został zniszczony? Rozwalony? Okej, zniszczony. Ja tutaj Bianca potwierdzam, Mi-24 zniszczone. B3, przemieście się lasem na południowo-zachodnią część wzgórza 346, tutaj w taki rów. Mamy zielone światło do ataku. Przyjął trójkę. Bianca przyjęła. Zielone światło do ataku. Okej, Bianca 1-2, ruszamy na 346 w kierunku siatki, obserwować pas, jest zielone światło do ataku w kierunku lotniska. No panowie, wchodzimy pod siatki, obserwujemy, jak coś jest, to niszczymy, bądź raportujemy do cięższego sprzętu, aby to rozwalić. No, okej, przyjął. Klejcie, od drzewa do drzewa, jedziemy za do drogi. Tak, tak, mamy właśnie przejść przez siatkę, już jest zgoda na przejście przez siatkę. Nie ma, nikt nożyc nie zabrał. Takie coś, to się rozwala, te cztery. No panowie... Tu jest tyle dziur, a wy powinniście je znać na pamięć. Znając po tym, jak niektórzy no life'ią. Od drzewa do drzewa. Co to no life? Trójka w lesie, w dole. Jak na środek pozbierze, no? Się po tym rozejrzy. Zobaczę lewą stronę. Ale no atakuje. Przy wieży, przy straży pożarnej, przy wieży, wschód. Gościu jeden leży na ziemi. Widzę. Uważaj, bo tam biegają już nasi. Ściągaj go, póki oni ci nie wbiegną. Stasica 100, kierunek 100, radiowozu coś tam. O, tak pomiędzy nimi. Spokojnie. Wyżej, wyżej. Mogę to zrobić. Kurna ją wyrzuć. Dobra. Dostał. Na płycie i właśnie jeden został. Zabiłeś? To chyba Anny. Ta, ten nasz jest z tyłu. To trójka jakiś nasz. Drugiego snajpera słychać na gdzieś na 50. Ta, Anna straciła jeden pojazd. Wpakowali się na pas, nie obserwując w ogóle, co jest po drugiej stronie. Okej, wychylić się do drogi. Z jakiego kierunku to poszło? Przy straży pożarnej w nich coś poszło. Rozwalić mi opony w tamtym łaziku. Tego łaza. Łaza zniszczyć. O, jakaś rakieta. W południowej części coś jest chyba, czy nie? Yep.
Znaczy jeden nasz pojazd, tam Anna. Okej, mamy Celinę po lewej flance. Annę po prawej. Rzucę tylko. Nie ruszaj, siadamy. Wszelki wypadek. Trójka, jedynka, zmiana planów, odbijajcie od tego w kierunku wieży kontroli lotów, zabezpieczyć mi przy straży pożarnej teren. Okej, okay. Otwieramy tą bramę i mam nadzieję zabrać z amunicją jedną z tych ciężarówek. Oh shit. Mówię, otwieram. Nie z tej strony. Hello! Chyba jedynka, chodźcie tutaj. Sprawdź mi, na której jest amunicja. Na po prawej. Postawicie. Na tej po prawej jest. Coś tam? W obu jest coś tam, w obu jest to samo. To którą wolimy? Czy jedynka, wchodzę do wieży kontroli lotów. To chłopaki idziemy na... Jeśli byś się mnie pytał, to ta ma trochę zapadnie z tego. Ta, właśnie też to widzę. Ta jest lepsza. Poinformuj, że bierzemy sobie nową ciężarówkę i odstawić ją mi pod wieżę kontroli. RPG, amunicja RPG, ale wyrzutni sobie nie ma. Majko, mam opuścić pojazd? Może ktoś, kto ma RPG? Aha, dobra, już wiem, co chcę zrobić. Odchodzimy. Grzecznie. Mogę ja? Poczekaj, tylko się odsunę. No okej, okay, może. Ciekawe, czy zajmie? No, powinno zająć. Dobra, może być. Mike, zgłoś. Zgłaszam. Jesteście dalej w tym kompleksie, z których wzięliśmy ciężarówki? Spaliliśmy drugą. Aha. To wy taki bajer narobiliśmy, już się martwiłem. Dobra, powrót. Ciężarówkę tą no, naszą zdobyczną tak zaparkować po... wschodniej stronie, znaczy, no, po wschodniej stronie straży. Ej, dwójka, linia na dowódcę przed porucznikiem frontem do dowódcy. A dowódca jest na perymetrze 160, zatem linia do 160. Tak? Podsumowanie, proszę. Do dowódcy. W końcu wybuchł. No, weszliśmy na pas, osłanialiśmy natarcie. Zero, aktualnie oprócz tamtego pojazdu zero.